Cześć, witajcie, dzień dobry. Wenus tutaj jest, źle znowu pojechałam. Słuchajcie, tak, wiem, że czekacie, czy ja jestem, czy wszystko jest dobrze. Powiem wam, chwilowo miałam taki, nadal mam taki moment, że po prostu nie chce mi się nagrywać. Nie bardzo wiem o czym, co bym chciała wam opowiedzieć. I po prostu jakoś tak to wszystko idzie, a później 3 tygodnie temu, około miesiąca temu, moja dobra koleżanka miała zawał serca i później się okazało, że tych zawałów było więcej. Był zawał za zawałem. Koleżanka była dość często w szpitalu, później w domu. I wiecie co, i w końcu pojechała do szpitala, no i niestety zmarła mi w szpitalu. Moja dobra koleżanka, do której mogłam zadzwonić rano, pogadać i po prostu jakoś tak zawsze jak miałam jakiś problem, to zawsze do siebie dzwoniłyśmy, czy ona miała problem. I no tak jakoś po prostu w tej chwili muszę trochę dojść do siebie, że tak powiem, bo myślę często o tym. Zwłaszcza, że niedawno, bo 1,5 roku temu moja mama umarła i no już ponad 1,5 roku temu, już niebawem będzie 2 lata. Boże, jak ten czas leci. Masakra. Te 2 lata właśnie takie wyrwane z życiorysu są, bo ja najpierw musiałam dojść do siebie, otrząsnąć się. Też wiem, że parę osób już tu mi na miejscu powiedziało, że wyglądam na buzi lepiej, jak wyglądałam rok temu. No także ja wiem, że jest różnica, bo ja sama czuję różnicę. Czuję się lepiej z tym wszystkim, myślenie też troszeczkę inne mi się pojawiło. I tak, i jakoś tak dzień za dniem szedł, no do momentu, kiedy właśnie moja koleżanka Madzia, no niestety, ale odjechała na drugą stronę. I wiecie, na razie nic nie wiadomo, co i jak, dokładnie co tam się stało. Na pewno jest to taki właśnie przypadek nie do końca wyjaśniony, gdyż no, ludzie nie mają po prostu takiej sytuacji po zawale, jak ona miała, więc tutaj lekarze do końca też na razie nie wiedzą jeszcze, co było taką konkretną przyczyną, no ale kiedyś się pewnie dowiem, może nie, ale tak, no najgorszą taką sytuacją było chyba dla jej mamy to, że jej mama tutaj właśnie, która mieszkała na Islandii, akurat była w Polsce, kiedy to wszystko zaczęło się dziać, no i że tak powiem, no nie mogła być nawet przy tym, żeby ją odwiedzić w tym szpitalu i jak już leżała pod tymi kroplówkami, nieprzytomna, no to po prostu jej mama nawet nie mogła tutaj być, bo po prostu musiała czekać na samolot, też samolot, jeszcze kwarantanna, wiecie, no po prostu też niewesoło. No, ale no to jest właśnie też dlaczego ja tak mniej nagrywam, no po prostu nie mam w tej chwili też tematu, słuchajcie, na YouTube'a. Nie mam tematu za bardzo na YouTube'a, bo no tak już wszystko, co miałam powiedzieć, to powiedziałam i tak w sumie takie wypalenie chwilowe jest. Także jeżeli macie jakieś tematy, to chętnie. Z gotowaniem, ja wiem, że byście chcieli, żeby gotować, ale ja wam powiem, że ja w tej chwili prawie w ogóle nie gotuję. Kupiłam sobie na przykład mrożone maliny i będę jeść mrożone maliny na obiad, gdyż po prostu nie czuję chęci jakiejś jedzenia nawet. I też to jest spowodowane tym wszystkim po śmierci mojej mamy, tą fobią na jedzenie. Badania najnowsze, które właśnie tutaj przeprowadzone były, znaczy w Stanach były przeprowadzone, ale to islandzcy lekarze właśnie o tym już mówią, że jest udowodnione już w tej chwili, że raka jelita grubego powoduje też jedzenie dużej ilości mięsa. W ogóle wszystkie produkty odzwierzęce mogą spowodować raka jelita grubego, a no tak jak ja, to mam 25% szansy, żeby dostać tego raka, więc muszę dbać o siebie. Także ja staram się jeść raczej zdrowe jedzenie, niesmażone. Na pewno nie jem właśnie tych świniurów, czyli wieprzowiny. To już nie jem od kupę lat, już ponad 20 lat jak nie jem wieprzowiny. Czasem był czas, że zjadam tam kiełbaskę czy coś, ale wam powiem, że w 2018 roku, jak poleciałyśmy z moją mamą do Polski, moja ulubiona kiełbasa to była kiełbasa polska. No ja zawsze uwielbiałam tą kiełbasę. No i tam kupiłyśmy sobie tej kiełbaski, ja się oczywiście najadłam, zadowolona.
przyleciałyśmy do Islandii i szczęście takie było, że mnie rozwolnienie dopadło już tu na Islandii. Takie rozwolnienie dostałam po tej kiełbasce, że już po prostu nigdy więcej kiełbaski nie kupiłam. Prawie tydzień czasu miałam po prostu rozstrój żołądka. Także moja koleżanka mi mówiła, jak ci nie przejdzie to za dzień, za dwa, to musisz jechać do szpitala, bo po prostu kroplówkę dostaniesz. I po prostu mój oczyszczony organizm od takich właśnie wędzonych, pseudowędzonych wędlin, mięsa, świneczki, no tak zareagował, że prawdopodobnie jakaś bakteria była, no i mój organizm po prostu zaszalał. Zaszalał i to ostra jazda była, uwierzcie, bardzo ostra jazda, nawet spać się nie dało. Także dla mnie to jest najgorszy kawał mięcha. Ale dzisiaj kupiłam sobie kawałek nóżki, takie dwie nóżki, nóżki baranie. I zobaczymy, co z nich zrobię. Boże, raz ciepło, raz zimno, nie wiadomo, co tutaj ustawić. Co z nich zrobię? Kupiłam sobie też kurczaka, no bo jednak troszeczkę trzeba tego mięsa. Gdzieś tam jest witamina B12 z mięsa, ale sok aloesowy ma również witaminę B12. Ja piję dużo tego soku i Wam powiem, że działa. Jak go nie piję, jest taka właśnie pogoda jak dzisiaj, no to tydzień temu miałam właśnie odjazd i nie mogłam już o 18 nic zrobić, nie miałam siły, energii. I leżałam po prostu w łóżku do 3 rano, kiedy to dostałam już takiego bólu, że wzięłam po prostu silną tabletkę przeciwbólową, która mnie przymuliła na drugi dzień, dopiero o 16 wyszłam z wyra, także widzicie, u mnie to tak czasami jest, tabletek staram się nie brać, przemęczyć się i przede wszystkim właśnie dieta, która pomaga właśnie, żeby lepiej się czuć. Także trzeba jeść jabłka, jedno jabłko dziennie warto zjeść, ono pomaga na wszystko, na jelita, właśnie na sranie, jak to się brzydko mówi. Bardzo znany wyraz, bardzo lubię ten wyraz, nie wiem, idzie się wysrać, no po prostu lubię, no tak lubię, no każdy z nas idzie do tej łazienki, prawda? Tak już się przyzwyczaiłam, bo my tak czasami tutaj rozmawiamy właśnie tak prosto, konkretnie, nie owijając, że a byłam tam, gdzie król chadza piechotą, a ktoś myśli, a gdzie ten król chadza? Może na pokera, na partyjkę se poszedł, nie? No wiecie, po prostu no spokojnie i tak. I właśnie trzeba dostarczyć enzymów, minerałów, wszystkiego, co nam jest potrzebne do funkcjonowania, żeby się dobrze czuć, ładnie wyglądać i żeby nic się nie działo. No wiadomo, nie ma na to, co ma być, to będzie, ale też warto się kontrolować, właśnie robić sobie kolonoskopię. Jeżeli mamy już taką sytuację, ja za 3 lata będę iść na kolonoskopię, także warto na pewno o to zadbać. Słuchajcie, warto zadbać o to, bo jeżeli mamy czyste jelita, ja tutaj też dość często o tym mówiłam, jeśli mamy czyste jelita, to mamy też czysty mózg, bo mózg i jelita w życiu płodowym, kiedy komórki są zapładniane, to jest jedna komórka, która się tak rozciąga i powstaje mózg, powstają jelita. Także to jest warto pamiętać właśnie o tym, żeby mieć dobre, zdrowe, czyste jelita, żebyśmy też nie dostawali depresji. Te naloty depresyjne ja też mam cały czas, nie mówię, że nie mam, ale no po prostu warto o tym pamiętać, pomyśleć i po prostu dbać o siebie, o to, co jemy. Bo to, co jemy, to po prostu w nas siedzi. Jeżeli jemy dużo właśnie świństwa, fast foodu, chlejemy, tak już wiecie, ostro, intensywnie alkohol, no to niestety nasze organy nie będą funkcjonować, prawda? Od czasu do czasu można się napić, czemu nie? Ale to też z umiarem, nie ma co szaleć. No, słuchajcie, to byłoby na tyle. Myślę, że fajnie, że jesteście i cieszycie się też na pewno, że ja tutaj nagrałam gdzieś dla Was filmik. Ja się też cieszę, bo już się zbierałam któryś dzień, żeby nagrać. Już ta kamera nawet tu wisiała w samochodzie. Dzisiaj właśnie wsiadłam do samochodu i zajechałam do sklepu i zobaczyłam, że kamera przecież wisi w samochodzie. Widzicie, no taka po prostu jestem zakręcona trochę. Tu nam zrobili nowe linie na parkingu i Wam powiem, jest tak ciasno po prostu. Parking na 10-12 samochodów, a oni zrobili linię na 14, także no jest całkiem wesoło w tej chwili, jak się parkuje. Tak jak ja zaparkowałam, to ktoś już nie może wysiąść przy krzakach, a z kolei ja wysiadam na linii,
No dobrze, słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, filmiki będą się pojawiać, nie martwcie się, ale mówię, na razie jest lato, pogoda u nas też nie jest za wesoła, jest pochmurno. Było kilka bardzo pięknych dni, po 17, po 18 stopni i było naprawdę ciepło. No to właśnie mnie złapało fibromialgia i siedziałam w domu w te piękne dni, ale tak ogólnie jest pozytywnie, no i właśnie moja koleżanka no już jest w lepszym świecie i no trudno, po prostu trzeba żyć dalej i cieszyć się z tego, co zostało. Pozdrawiam Was jeszcze raz, trzymajcie się, cześć!